Następny przystanek Płowiecka. Umrzemy! Dzisiaj, na biegu. Tym razem prosimy o jakąś pozytywną wiadomość. Jest ciepło, jest chuj ludzi. Mogę przewinąć? Zrobili tutaj w ogóle jakieś strefy, jeżeli chodzi o biegi, i najwolniejsza strefa to jest strefa 2 godziny. Czy ty to widzisz? Najwolniejsza strefa 2 godziny. Jesteśmy za wolni na najwolniejszą. Jesteśmy za wolni na najwolniejszą strefę. Tak będzie. Została jakaś godzina do biegu. Pojawił się pierwszy poważny problem, bo Ula musiała pójść do łazienki. Także no nie wiem, czy wyrobi się w godzinę, żebyśmy stanęli na linii startu, ale zobaczymy. Proszę Państwa, piękne ujęcie Toytoyu. Połowę zdjęć w życiu mam, jak pokazuję język. Dlaczego? Bo jest taki ładny. Masz ładny język? Poprosimy zaprezentować. Wychowując młodego człowieka, warto mieć w zanadrzu wielkiego sprzymierzeńca w postaci sportu. I pamiętajcie, kto uprawia sport, przeważnie nie sprawia problemów wychowawczych. Ola narzeka, że często się nagrywamy. Masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Dobrze, to wyrzucamy Ulę z vloga w tym momencie. Chcę więcej was! Świetnie! Raz, dwa. Aha. Raz. Super. Jak się macie? Gotowi? Jesteście genialni. Aha. Cztery. Popatrz. Bok. Bok. 10 minut do startu, ruszamy na linię. Powiedz jeszcze raz, kto biegnie. Korzeniowski. Otóż to, biegniemy z Korzeniowskim. Pięć minut do startu. I spacer do linii startu. Teraz to już w zasadzie marsz. Za chwilę ruszamy. Jeszcze momencik. Jeden pacemaker na 20, już go widzę. Czekamy na was, macie wspaniałą pogodę. I linia startu. Ula, czy jesteś już zmęczona? Nie. To dobrze. Jeszcze 21 km zostało. Znaczy 2 godziny. Dawaj do kamery się uśmiechać. Na vloga jakiegoś. Oczywiście. Powodzenia, Andrzej. Trzymaj się. Dobrze, bardzo dobrze. Opowiem wam coś o bieganiu. Na początku zawsze jest tak, że startuję za szybko. Narzucam sobie zbyt szybkie tempo. Kiedy człowiek jest w pełni sił, zaczyna bieg, myśli, że jest niepokonany i zrobi to z palcem w nosie albo jeszcze gdzieś indziej. Biegłem prawie pół minuty na kilometr szybciej niż zakładałem na początku. To duża różnica i o ile byłem w stanie ją wytrzymać przez 4 km, to potem musiałem trochę zwolnić. Jedna czwarta dystansu. Jeszcze 15,5 km mniej więcej. Pogoda jest cudowna, ale już w tym momencie po 1/4 jest dość ciężko. Po tych 5 kilometrach ta początkowa euforia trochę mija i to jest ten moment, kiedy człowiek odczuwa takie pierwsze, poważniejsze zmęczenie. Najlepiej wtedy zająć sobie czymś głowę, nie przejmować się zbytnio i zwyczajnie cieszyć się biegiem do momentu, kiedy faktycznie jest to jak najbardziej możliwe. Łapać takie fajne momenty, jak to, że spotykasz swoich przyjaciół na trasie, którzy nic ci nie mówiąc zostali wolontariuszami i wydają ci wodę. Kiedy tereny, przy których biegniesz, wydają ci się znajome. Już prawie 10 km. Już jest glinianka. Za chwilę nawrotka. Zabawa trwa w najlepsze.
zajęty tak jak musimy tutaj odcinkować wszyscy. Dawaj kropkę, dawaj kropkę, dawaj kropkę. Hej! Wtedy gra naprawdę mi nie styka. Była przerwa, musiałem złapać łyka. Dobra, a teraz co się stanie? O, partner zrobi na mnie panie. Zapamiętaj na okrągu, na kamerze każdy mamy i na okrąg. Od słowa do słowa, w tym co będziecie ze mną pokrytować. Najfajniejsze momenty, moje ulubione, przyznam wam się szczerze, są tuż po tej połowie biegu. Kiedy przebiegłeś w zasadzie prawie całą trasę, bo dalej ta trasa nie będzie się różnić aż tak bardzo. Kolenka, czekam na mecie. Jest tam możesz popodziwiać widoki. Nawet jeżeli na horyzoncie nie ma gór, nie ma wspaniałych jezior, wzgórz i teoretycznie nie ma na co patrzeć. Ale jest to jakieś miejsce, w którym żyją ludzie, są to jakieś wioski. Być może znajdziesz jakiś fajny dom na zapleczu. Może gdzieś daleko chowa się jakieś fajne drzewo, kto wie. Warto zawsze sobie zwrócić głowę gdzieś obok, zająć się czymś, kiedy człowiek czuje już zmęczenie. Jeszcze 8, jeszcze 8 kilometrów. Chyba dam radę przebiec, tylko czy bateria da radę wytrzymać w aparacie, o to jest pytanie. Rozglądasz. W tym momencie, po tej połowie biegu zajmuje cię w zasadzie absolutnie wszystko. Piękne niebo, jeżeli oczywiście jest piękne, a takie wtedy było. Słońce, które świeci, nagle wydaje się jakimś niewyobrażalnym cudem świata. Biegniesz zwykłą drogą asfaltową, taką, gdzie normalnie jeżdżą samochody, a ty rozglądasz się za jakąś każdą dziwną plamą, wgłębienie. I wspaniale się biegnie po prostu, kiedy możesz zerknąć w bok, zobaczyć jedno pole, jedną jakąś polanę, jedną otwartą przestrzeń. Zerkasz w drugi bok, widzisz drugą otwartą przestrzeń. I czujesz się szczęśliwy. Czujesz się szczęśliwy, przebiegasz jakąś fajną wioskę, wszyscy dopingują. Wszyscy wydają się wtedy lepszą wersją ludzi niż zazwyczaj. Zachowują się milej. Jedni walczą, drudzy dopingują. Wszyscy jako ludzie wtedy się jednoczymy. Wszyscy jesteśmy sobie troszeczkę bliżsi. Ale bieg długodystansowy to nie tylko poezja. W pewnym momencie po prostu kończy ci się paliwo. Jeszcze tak z pół godziny. Tylko i aż pół godziny. Co jest wtedy ważne? Rozmowa ze sobą, albo rozmowa z kimś innym. Jeżeli nie masz okazji porozmawiać z kimś, porozmawiaj ze sobą, przeprowadź jakiś wewnętrzny dialog. Nie zajmuj się tym, że nie masz już sił. Tak naprawdę masz. Ludzie często mają więcej siły i determinacji, niż im się wydaje. Potrzeba im tylko iskry, która to wyzwoli. Moja iskra była dość dziwna. Kiedy potrzebowałem skupić się na czymś, skupiłem się na tym, żeby biec środkiem drogi. Po prostu. Uznałem, że może to będzie jakaś fajna metafora. Że dzięki temu odnajdę rytm. I zacząłem stąpać kroczek po kroczku, po przerywanych liniach. Starałem się z tego kursu nie schodzić. I można tutaj przypisać wszystkie jakieś magiczne znaczenia, jakiś symbolizm, odnalezienie rytmu, wewnętrznego spokoju, osiągnięcie jakiegoś sukcesu i pewności, że już się uda, że no już absolutnie nic cię nie powstrzyma. Gdy tymczasem ty tylko biegniesz po przerywanej linii, którą ktoś kiedyś wymalował. Ale to się w tym momencie nie liczy. Liczy się twój świat. Jeszcze 300. Bagaż podręczny daje się we znaki. Mój organizm zaczął dotkliwie odczuwać brak jedzenia. I też, to był już tylko moment, w którym nogi zaczęły mi powoli siadać, w których zacząłem, niby nie traciłem tempa, ale stawianie kolejnych kroków było coraz większym wyzwaniem. Nie była to prosta sprawa. Nigdy nie jest, jeżeli biegniesz na swoje maksymalne możliwości, żeby pokonać jeszcze ten dystans w miarę możliwości jak najszybciej. A
ale nogi cię niosą. Niesie cię ta atmosfera, niesie cię pamięć o tym, gdzie jesteś i co musiałeś zrobić, żeby znaleźć się w tym miejscu. Niosą cię wszyscy ludzie, którzy dzwonią potem jakimiś ręcznymi dzwonkami. Niesie cię wreszcie jakiś pierwiastek rywalizacji, który zawsze się pojawia. Dzień dobry. Już prawie. Jeszcze dwa. Już bardzo blisko. I jest jeszcze moc w nogach. Jeszcze. No ale uwierzcie mi, nie da się do końca zachwycać tylko przyrodą i ludźmi wokół. To w końcu bieg długodystansowy. I czasem trzeba też mocniejszego kopa. Już się zastanawiam, kiedy Ula przybiegnie i czy da radę, ale ja na dobre tempo. Myślę, że da radę. Ostatnim kilometrem, który wydawał się dłużyć i dłużyć w nieskończoność. Widzisz banery reklamowe, widzisz moment startu, w którym zacząłeś i jednocześnie linię mety. I widzisz całą zgromadzoną radość. Ostatni moment, ostatni doping i ostatni krok tego dnia. Nawet nie wiesz, kiedy to się stało i jak szybko. Ale się udało. Renata Plisz, proszę na do ceremonii dekoracji. Angelika Dziękiek-Posada, proszę na do ceremonii dekoracji. Tudzież Florian Pyszel, Łukasz Karaszczyński. Florian Pyszel, Łukasz Karaszczyński, proszę na do ceremonii dekoracji. Udało się. I nie padnę ze zmęczenia. To jest najlepsze chyba. Że żyję. I mam się dobrze. Ojejku. Jakieś 2.05 chyba, jeżeli chodzi o czas. Niesamowita sprawa. Udało się. Bez większych kłopotów. Jejku. Zdycham, już nie wiem, w którą stronę mam chodzić. Ale rozłączam się. Póki co. Bo bateria jest na wykończeniu. A jeszcze trzeba nagrać Ulę. Jeszcze Ula biegnie. I wierzę, że zdąży. Zostało jej 25 minut. I jakieś 3 kilometry. To jest fajne właśnie w biegach długodystansowych i w takiej imprezie. W zasadzie każdy ma banana na twarzy. Jeżeli ktoś nie biegnie, każdy chce ci pomóc. Często pomagają także ci, którzy biegną, zatrzymują się, udzielają wsparcia ludziom, którzy nie dają sobie rady. Cudowne są te uśmiechy wbiegających ludzi na metę. Nieważne, czy ktoś przebiegł ten dystans w 1,5 godziny, czy w 2,5 godziny. Ważne, że każdy go ukończył.
Ważne, że każdy ma banana na twarzy, dał z siebie wszystko i walczył ile mógł. Chyba o to w tym wszystkim chodzi. Taka jedna wielka biegnąca fala radości. Myślę, że na świecie niewiele jest fajniejszych rzeczy od takich momentów, które warto zbierać, warto o nich wspominać i dla których tutaj jesteśmy. Brawo! Czas 2:22, a Uli nie ma. Zostało jej jakieś 8-10 minut. Ja nie mam pojęcia, czy cokolwiek słychać. 3 minuty zostały. I Uli nadal nie ma. I widzę tylko kilka pomarańczowych koszulek, w których Ula może być jedną z nich. 2 minuty zostały, no. Dawaj! 200 metrów! Już prawie. Przepraszam. Dawaj, Ula, finish! Bohaterka. 50 sekund przed deadline'em. 50 sekund. Życie na krawędzi. Ale się udało, no. Dosłownie, w ostatniej chwili, więc brawa dla tej pani. Możesz pozdrowić pana dziadka, który bardzo ci pomógł. Biegł za mną starszy pan, który uratował mi życie i dzięki niemu dobiegłam na czas. Bardzo dziękuję. Wspaniale. Mamy to nagrane, Ule. Możemy się teraz pobawić w instagramowiczów jedzenia. Ale herbatka dobra. Ula chce jeść. I gada przez telefon. Mam. Bohaterowie. A tak wygląda porównanie herbaty lemoniady z czekoladą, także dość interesująca. Nie dajcie się zwieść. Te napoje są cudowne. Chcesz teraz pobiec do autobusu? Nie. Ja już podziękuję. Słowy, chyba też. Z bieganiem. Tak mniej na rok. Nie. Nie, no żartuję. Na kilka dni. Ale tak, przebiegliśmy swoje na pewno. Przebiegliśmy. I zasłużyliśmy chyba na całkiem konkretny odpoczynek. Także no nie wiem. Jeszcze to jedno piwo chłodzi się w lodówce. Piwo. O, otóż to, piwo. Piwo, to się nazywa ambitny plan pobiegowy. Zobaczymy jeszcze tych... Nie, grzane piwo, o tak. Myślę, że grzane piwo to jest rzecz... Grzane piwo i pizza. O którą się dzisiaj pokuszę. No. Byłoby fajnie jeszcze pizza. Byłoby fajnie, ale nie wiem, czy można mieć wszystko, no. Ale kto wie. Ale mi chyba wystarczy grzane piwo, nie mam ochoty nic jeść w tym momencie. Ale będziesz musiał, bo spaliłeś tyle kalorii. O. Nawet nie wiem ile, ale dobra. Z 1300? 1500? Chyba nie chcesz wiedzieć ile ja w takim czasie. Nie wiem, będziemy licytować teraz na spalone kalorie, tak? Ale wiesz, że wygram. Dobrze, teraz możesz sobie wygrywać. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś zwycięzcą? 1937. 1937. Tak, czyli w zasadzie cały dzień żart ja sobie jadą. Od biegu. Nawet więcej.
No to spora pizza chyba czeka po powrocie, nie? Chyba nie, ale jest piwo. Ale można pomarzyć, tak. Jedno piwo, dwa, ewentualnie siedem. Tak. Nie no, siedem nie, bo tu są zajęcia.